Wyjątkową wystawę Czesława Dźwigaja można zobaczyć w Moksirowskiej Galerii na piętrze. Tym razem inspiracją dla twórcy była muzyka Romana Maciejewskiego. Kilka dobrych lat temu jeden z filmów, który robił pan reżyser, zastosował muzykę Maciejewskiego i wtedy pierwszy raz się spotkałem z tą muzyką. Zainteresowałem się tą muzyką i okazuje się, że jak zorientowałem się, jakie on wielkie dzieło napisał, które było tak niszczone w Polsce w okresie komunizmu, a odnosiło sukcesy za granicą, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, w tym momencie momentalnie jak gdyby moje myśli poszły w tym kierunku, żeby stworzyć mu pomnik. Początkowo artysta przymierzał się do stworzenia pomnika rzeźby Romana Maciejewskiego. Tą ideą zainteresowane były także władze Leszna, z którego pochodził kompozytor. Ostatecznie profesor Dźwigaj uznał, że postać kompozytora, zwłaszcza tworzona przez niego muzyka, są tak wielowarstwowe, że pomnik można mu stworzyć w inny sposób. To jest swoistego rodzaju pomnik, bo zawsze się mówi, że pomnik musi być stojący, pomnik musi gdzieś być krążony, jakiś zainstalowany, musi przedstawiać. Tak, ten pomnik przedstawia, ale on nie ma na celu ilustrowania tej muzyki. On mówi o idei tego dzieła wielkiego muzycznego, które trwa 2 godziny 15 minut minimum, jak mówi maestro Strugała, do 2 godziny 30 w zależności od tego, jakie jest tempo dyrygowania. Rekwiem Maciejewskiego było inspiracją do powstania cyklu obrazów, ale także rzeźb. Można je teraz oglądać w Szanowie. Zaprezentowano tu małe formy rzeźbiarskie, rysunki oraz 27 malarskich interpretacji fragmentów muzyki Rekwiem Maciejewskiego i duże dzieło sumujące te doznania, jakie niesie sztuka tego kompozytora. To jest dzieło koncertowe, które pobudza człowieka do myślenia w kategoriach kultury basenu Morza Śródziemnego, z której my się wywodzimy, z której się wywodzi religia katolicka, w ogóle chrześcijańska. I proszę zwrócić uwagę na tym obrazie, jeśli my się zastanowimy nad tym. My mamy Boga Ojca, my mamy Ducha Świętego, my mamy Chrystusa, czyli miłosierdzie Boże, które pochyliło się nad tym. Ja o tym będę mówił. O tym miłosierdziu właśnie, które na linii horyzontu pochyliło się nad człowiekiem. Mówi o darze miłości, czyli jest matka natura, otrzymujemy biologię, otrzymujemy ducha. Matka natura trzyma dwie postaci, dobro i zło w rękach, ale na przeciwnym biegunie horyzontu jest zupełnie co innego, że każdy z nas rzeczy oczywiste mówi. Jak się urodził, musi umrzeć. Biologia taka jest i teraz jest zastanowienie, czy na tym się życie kończy. Wernisaż tej niezwykłej wystawy odbył się w miniony czwartek. Goście mogli posłuchać twórcy tych dzieł, ale także wspomnianych już fragmentów Rekwiem Maciejewskiego. Na takie doznania mogą się także przygotować ci, którzy się tu wybiorą, a warto. Wystawa będzie dostępna do końca marca. Potem pojedzie do Gniezna.